Dariusz Osiej, kłaniam się Państwu w programie Punkt Widzenia Telewizji Dami. Moim Państwa gościem jest Radosław Witkowski, prezydent Radomia i jednocześnie kandydat na prezydenta Radomia Koalicji na Rzecz Zmian. Witam Panie Prezydencie w naszym studiu. Witam serdecznie Panie Redaktorze. To taki troszeczkę dziwny dzień dla Pana, ten początek tygodnia, poniedziałek, ostatni poniedziałek przed wyborami samorządowymi. Pierwszą turą. Pierwszą turą, tak jest, pierwszą turą wyborów prezydenckich. Sesja Rady Miejskiej. Dużo też podczas tej sesji mówiło się o wprowadzonej 15 października podwyżce cen ciepła w Radomiu. Podwyżka została zatwierdzona już we wrześniu. Pan mówił, że będzie się starał, by Radpec, zarząd Radpecu zminimalizował skutki tej podwyżki, ale dziś też radni przegłosowali apel do Pana o czasowe zawieszenie w obowiązkach, to chyba tak można interpretować, prezesa Radpecu w związku z ciążącymi na nim zarzutami prokuratorskimi. Dwie rzeczy. Jedna bardzo ważna, druga mniej. Pierwsza to przede wszystkim nowa taryfa na ciepło, która została zatwierdzona we wrześniu przez Urząd Regulacji Energetyki, czyli przez urząd, który podlega rządowi. To Urząd Regulacji Energetyki, oceniając nową taryfę, zdecydował o jej zmianie i o podniesieniu cen. Ja oczywiście zareagowałem bardzo szybko i zobowiązałem zarząd naszej spółki Radpec do podjęcia wszelkich działań mających na celu zminimalizowanie i obniżenie tej taryfy. Stąd zarząd Radpecu już wystąpił, bądź wystąpi przede wszystkim do Polskiej Grupy Górniczej, bo chcemy negocjować ceny węgla. Cena węgla w Polsce, zresztą cena węgla też zależna od polskiego rządu, urosła o 30%. To jest stąd jedna z przyczyn tej podwyżki. To przede wszystkim właśnie cena węgla ma na to wpływ, ale skoro rząd ma wpływ na cenę węgla, to ta cena nie może przekładać się na kieszenie Radomian, stąd moja decyzja i zarząd Radpecu te ceny węgla będzie negocjował. Po tych negocjacjach, albo może nawet w trakcie, bo zarząd Radpecu został zobowiązany również, żeby przejrzeć wszystkie koszty i zminimalizować te skutki, na pewno zarząd Radpecu złoży kolejny wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki, który będzie zakładał obniżenie cen ciepła. Reagujemy, panie redaktorze, bardzo szybko, bo radomianie nie mogą odpowiadać za to, że cena węgla urosła o 30%. Rozumiem. Przyjmie Pan apel radnych o zawieszenie prezesa Radpecu aż do momentu wyjaśnienia tej całej historii z nim związanej? Nie, ten apel trafi do Rady Nadzorczej spółki Radpec i Rada Nadzorcza będzie musiała przeanalizować tę sytuację, bo to jest organ, który powołuje i odwołuje ewentualnie członków zarządu. Ja nie widzę w tym nic złego, bo w Polsce przecież nie zmieniła się doktryna, że każdy ma prawo do swojej obrony. Jeśli ktoś stoi pod zarzutami, czy prokuratura coś zarzuca, prawda, to każdy ma prawo do obrony, każdy ma swoje racje. Wiemy, jak dzisiaj jest. Stąd prezes Krzysztof Zborowski zapowiedział obronę swojego dobrego imienia i przede wszystkim tych decyzji, które podejmował przecież wiele, wiele lat temu i niech to spokojnie robi. Jest fachowcem, prowadzi spółkę Radpec. A ja, panie redaktorze, pamiętam, że za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Kosztowniaka w Radomiu również był przypadek, kiedy prezes stał pod zarzutami, była już sąd prowadził swoje postępowanie, więc takie przypadki się zdarzały i wtedy nikt nikomu nie czynił tych zarzutów, tylko wszyscy pozwolili bronić się temu prezesowi. W minioną sobotę wielkie wydarzenie w Radomiu i taka, można powiedzieć, historyczna chwila. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, można powiedzieć, przejęło spółkę Port Lotniczy Radom za ponad 12 milionów. Podpisanie oświadczeń ministra infrastruktury, wiceministra obrony narodowej w obecności premiera Mateusza Morawieckiego. Pana tam zabrakło? No zabrakło na lotnisko oczywiście. Zabrakło i oczywiście też ze względów formalnych, jak wsłuchiwałem się w te wszystkie piękne słowa wypowiadane przez pana premiera, panów ministrów, to no nie sposób nie zwrócić uwagę na jedną rzecz. To jest, proszę państwa, pismo, które kończy całą procedurę i to pismo zostanie jutro przeze mnie podpisane i wręczone syndykowi, panu mecenasowi. Od tego pisma wszystko zależy. To nie jest tak, że ta procedura została już zamknięta. Wręcz przeciwnie, to prezydent Radomia w imieniu... Czyli ta formatu A4 szalenie ważna, tak? Tak jest. To jest, proszę państwa, wyrażenie zgody na przekazanie zarządzania lotniskiem Radom Sadków. Ja w imieniu mieszkańców Radomia to pismo podpiszę i dopiero skieruję i wtedy będziemy mogli mówić, że cała procedura się zakończyła. Także dużo przekłamań,
pytań, dużo niejasności w tej konferencji, ale jedno jest pewne. Państwowe przedsiębiorstwo, porty lotnicze przejmują pełną odpowiedzialność za inwestycje na radomskim lotnisku statków i my teraz, proszę Państwa, będziemy musieli raz w miesiącu przyglądać się, jak ten proces przebiega, czy porty lotnicze inwestują te zapowiedziane 500 mln zł, jaki zysk z tego będzie miało miasto Radom, ale też jest inny aspekt, o którym myślę, że do tej pory nie mówiliśmy, to przede wszystkim to, że będziemy bić się z PPL-em, będziemy wymagać od PPL-u wypłat odszkodowań dla mieszkańców Radomia, tych, którzy mogą zostać objęci tą strefą ograniczonego oddziaływania. W Poznaniu PPL wypłaca wysokie odszkodowania, nawet rzędu 60–70 tysięcy złotych, więc na pewno dziś z jednej strony to jest szansa dla Radomia i szansa na ten biegun gospodarczy. To okno na świat. Tak, okno na świat, ale też szansa na nowe miejsca pracy, na rozwój gospodarczy, a z drugiej strony deklaruję, że będę walczył w imieniu mieszkańców Radomia o to, aby PPL również realizował te swoje zobowiązania wynikające chociażby z ochrony przed hałasem. Mówił Pan o tych przekłamaniach, które Pana zdaniem pojawiły się na konferencji prasowej w hangarze na lotnisku w sobotę. Tutaj jak gdyby Prawo i Sprawiedliwość zarzuca Panu, że Pan mówi nieprawdę, że Pan jak gdyby przyczynił się bardzo do znalezienia inwestora dla radomskiego lotniska. A jeśli mówię nieprawdę, to jest coś takiego jak tryb wyborczy. Każdy z polityków Prawa i Sprawiedliwości może skierować taką sprawę do sądu i wtedy okaże się, kto ma rację, kto tej racji nie ma. Niemniej jednak zakończyliśmy rozmowy, zakończyliśmy negocjacje z PPL-em. PPL przejął, bądź przejmuje, jest w trakcie przejmowania portu lotniczego Radom Statków. Mają dopiero w przyszłym roku. Koniec. Okej, okay, ale ten proces się już zakończył. Mamy inwestora, tak jak deklarowałem 4 lata temu, że w pierwszej kolejności chcemy uruchomić loty lotnicze, loty do i sprawdzić, przetestować nasze lotnisko. To się udało. Pokazaliśmy, że lotnisko może być wykorzystywane. Po drugie mówiłem, że chcemy pozyskać inwestora i finansowego, i takiego branżowego, i PPL jest najlepszym tego przykładem. Minister Jakub Kowalski, szef Kancelarii Senatu, pyta wprost, publicznie, kto mówi prawdę, czy prezydent Radosław Witkowski, czy może szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Chodzi o wypowiedź Grzegorza Schetyny z minionej soboty na temat właśnie przejęcia przez PPL spółki Port Lotniczy Radom i jak gdyby wejścia na lotnisko w Radomiu. Proszę mnie nie straszyć, o tym jeszcze nie słyszałem. Mam nadzieję, że kampania się szybciej skończy, żeby nie pozwolić na realizowanie następnych głupich decyzji, inaczej tego nie można nazwać. Zresztą również w tym samym tonie wypowiada się szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Pan minister Kowalski pyta, kto kłamie, tak? Czy ja kłamie, czy tak. Przewodniczący? Generalnie też chciałbym prosić Pana o komentarz do tych słów. Okej, ale jedyną osobą, która w tej kampanii sąd powiedział, że okłamała, to kandydat wiceminister Wojciech Skurkiewicz, który musiał przepraszać się za kłamliwe słowa, które wypowiedział na antenie jednej z rozgłośni radiowych. Czyli to jest odpowiedź na pytanie pana ministra Kowalskiego, kto kłamie. No, kłamał minister Skurkiewicz. Natomiast ja, panie redaktorze, stoję bardzo twardo i fundamentalnie na stanowisku, że bardzo dobrze się stało, że PPL przejął nasz port lotniczy. Będziemy się przyglądać temu procesowi inwestycyjnemu, ale nie tylko przyglądać się biernie, ale też czynnie wymagać od PPL-u konkretnych nakładów, tak, i przede wszystkim ochrony mieszkańców Radomia, bo to jest szansa na nowe miejsca pracy, na wzrost gospodarczy i tak, my w Radomiu na to patrzymy. Te decyzje, zgadza się Pan ze słowami Pana Grzegorza Schetyny? W tej sprawie decyzje w Warszawie zapadły i dziś nie wyobrażam sobie, że będziemy dyskutować tak jak 10 czy 15 lat temu, czy Radom, czy Modlin, czy może wtedy Sochaczew, prawda? To już nie jest miejsce na taką dyskusję. Państwo zdecydowało. Lotnisko zapasowe dla lotniska Chopina będzie w Radomiu i my jesteśmy gotowi pomagać PPL-owi, ale tak naprawdę cały ten proces inwestycyjny leży na barkach PPL-u. My dziś już zrobiliśmy wszystko. Będziemy pomagać, ale teraz będziemy też wymagać. Dobrze. Radomskie Centrum Sportu. W poniedziałek kilkoro radomskich radnych odwiedziło budowę, weszło do budowanej hali. No i to, co zobaczyli, ich nie przekonało. Radny Marek Szary mówi, że hala zostanie otwarta 12 listopada, tylko pyta się, którego roku. Ja kładę to na karp gorących głów kampanii wyborczej. Proszę Państwa, to jest zdjęcie zrobione dzisiaj. Jest
budowy hali widowiskowo-sportowej, najnowocześniejszej na Mazowszu. Już widać rzędy krzesełek, które są montowane przez wykonawcę. Postęp prac jest zadowalający i daje nadzieję na to, że 17 listopada odbędzie się tam pierwsza wielka impreza, czyli wojna domowa MB tak. Promotions, Mateusz Borek. Karta walk jest naprawdę imponująca. Ja dziś codziennie prawie rozmawiam z wykonawcą, codziennie pytam, panie prezesie, jak postępy na budowie. Mam nadzieję, że 12 listopada halę dostaniemy i 17 listopada pierwsza impreza, następnie klubowe Mistrzostwa Świata w siatkówce, ale to nie wszystko. W środę, panie redaktorze, kolejna bardzo dobra informacja, może na przekór słowom pana Wójcika czy pana Szarego, kolejna wielka impreza, którą zakontraktujemy w nowej hali widowiskowo-sportowej ale przy ulicy Ale to już Stura. Prosimy zakończyć. To w takim razie co to będzie? Nie, w środę. Odpowiedź na to pytanie w środę, natomiast mówię, na przekór tym wszystkim złym słowom i ja mam wrażenie, że pan Wójcik z panem Szarym tak trzymają kciuki, żeby się nie udało. Otóż panowie, wszystko się musi udać, bo Radom jest miastem skazanym na sukces. A Mateusz Borek, który gościł dzisiaj w Radomiu i także gościł na sesji Rady Miejskiej, prosił, by go nie wciągać w te gierki polityczne. No to nie jest gierka polityczna, to znaczy przynajmniej nie z naszej strony. Oczywiście nie mogę mówić za przewodniczącego Wójcika. Natomiast my mamy partnerskie relacje z Mateuszem Borkiem, wiemy, jaki produkt może stworzyć Mateusz Borek i uważam, że nasza hala jest bardzo dobrym miejscem, aby właśnie ta gala bokserska się odbyła. Rada Miejska dobiegła końca, chyba tak można powiedzieć, chociaż no nie, jeszcze ona trwa, także również ta kadencja jeszcze będzie trwała przez chwilę po wyborach samorządowych. Dziś odbyła się chyba już tak naprawdę ostatnia sesja zwyczajna, pana na tej sesji nie było, obowiązki służbowe? Obowiązki służbowe, uczestniczyłem w Dniu Edukacji Narodowej, ale nie tylko, również wiele spotkań w urzędzie. Na koniec tego posiedzenia nastąpiło podsumowanie przez szefów klubów. Nie zawsze to podsumowanie było jak gdyby korzystne dla pana. Zarzuty, że ciężko było z panem współpracować, prowokował pan radnych. Generalnie są zarzuty, że ta rada była słaba, kłótliwa, pyskówki, jakieś takie dużo nienawiści. Jak pan podsumuje tę kadencję rady upływającą? Trzy zdania. To jest historyczna rada, bo po raz pierwszy Rada Miejska sprzeciwiła się wydatkowaniu pieniędzy na radomskie dzieci, bo przypominam sobie, jak radni Rady Miejskiej na czele z panem Wójcikiem i panią Katarzyną Pastuszką Chrobotowicz zablokowali pieniądze na unijny projekt, który był dedykowany naszym maluchom. I po drugie, to właśnie również Rada Miejska na czele z panem Wójcikiem i panią Pastuszką Chrobotowicz zablokowała pieniądze na radomski program drogowy, czyli ta Rada Miejska akurat w tej części, która reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, była przeciwko mieszkańcom w takich newralgicznych projektach i myślę, że właśnie z tego powodu przejdzie do niesławy i zostanie zapamiętana przez mieszkańców. Rzeczywiście, tak ciężko było, tyle nienawiści i no to chyba można było inaczej rozgrywać. Czego tutaj tak naprawdę zabrakło? Chcieliśmy pracy i współpracy i to się na pewno przez długi czas udawało, natomiast no, im bliżej wyborów, im bliżej kampanii wyborczej radni pan Wójcik czy pani Pastuszka Chrobotowicz no, zaczęli głosować przeciwko mieszkańcom, co oczywiście no, nie mogło znaleźć mojej aprobaty. 21 października wybory samorządowe i pierwsza tura wyborów prezydenckich. Zachęcamy mieszkańców Radomia, by na wybory poszli. Zapraszamy, proszę Państwa, bardzo ważna data. To są naprawdę bardzo ważne wybory. Stawka tych wyborów jest bardzo wysoka, nowa 5-letnia kadencja i od tego, jak Państwo zdecydujecie, Radom będzie się rozwijał, bądź wrócimy do tej kadencji 10-14 kadencji stagnacji i marazmu. To był punkt widzenia w programie Punkt Widzenia Radosława Witkowskiego, prezydenta Radomia i kandydata na prezydenta Radomia właśnie w październikowych wyborach samorządowych Koalicji na Rzecz Zmian. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę w studio. My widzimy się oczywiście w programie Punkt Widzenia we wtorek o stałej porze, natomiast w środę programu Punkt Widzenia w programie telewizji DAMI nie będzie. Mamy bezpośrednią relację na żywo z debaty prezydenckiej w Wyższej Szkole Handlowej. Na którą też oczywiście serdecznie zapraszamy. Dziękujemy, do zobaczenia. Do zobaczenia.